Prawo było dane przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 17 werset. Prawo i łaska. Najbardziej oczywistym podziałem słowa prawdy jest podział na prawo i łaskę. Nie oznacza to oczywiście, że przed Mojżeszem nie było prawa, ani że przed Jezusem Chrystusem nie było łaski i prawdy. Zakazanie Adamowi owoców z drzewa poznania dobra i zła, jak czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej 2:17, było prawem. A z pewnością łaska przejawiła się w tym, że Pan Bóg szukał swoich grzesznych stworzeń i przyodział je w odzienie ze skór. Jak to czytamy w 1 Mojżeszowej 3:21. Piękny typ Chrystusa, który nam stał się sprawiedliwością, jak czytamy w 1 liście do Koryntian 1:30. Prawo w sensie pewnego objawienia woli Bożej i łaska w sensie pewnego objawienia dobroci Bożej istniały zawsze i Pismo Święte obficie o tym świadczy. Jednak prawo najczęściej wspominane w Piśmie Świętym było dane przez Mojżesza i od Synaju do góry, do Golgoty, od Synaju, od góry Synaj do Golgoty dominowało, charakteryzowało ten czas, podobnie jak łaska dominuje lub nadaje swój szczególny charakter dyspensacji, która rozpoczyna się na Golgocie i ma swój przepowiedziany koniec w pochwyceniu Kościoła, po którym na 7 lat wróci zakon przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia kolejnej dyspensacji, w której przez 1000 lat zapanuje sprawiedliwość. Pismo Święte nigdy w żadnej dyspensacji nie miesza tych dwóch zasad. Prawo to Bóg zakazujący i wymagający, łaska to Bóg zapraszający i obdarowujący. Prawo jest służbą potępienia, łaska przebaczenia. Prawo przeklina, łaska odkupuje od tego przekleństwa. Prawo zabija, łaska czyni żywym. Prawo zamyka każde usta przed Bogiem. Łaska otwiera każde usta, aby go chwalić. Prawo oddala człowieka i Boga. Łaska sprawia, że winny człowiek jest blisko Boga. Prawo mówi oko za oko. Łaska mówi, jeśli ktoś cię uderzy w twój prawy policzek, nastaw mu i drugi. Prawo mówi, nienawidź nieprzyjaciela. Łaska mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Prawo mówi, czyń i żyj. Łaska mówi, wierz i żyj. Prawo nigdy nie miało misjonarza. Łaska ma być głoszona każdemu stworzeniu. Prawo całkowicie potępia najlepszego człowieka. Łaska swobodnie usprawiedliwia najgorszego. Możemy to wielokrotnie zauważyć w Piśmie Świętym, ale przytoczę 4 miejsca. Łukasza 23:43, Rzymian 5, 8 i 11, 8 werset i 1 Tymoteusza 1 rozdział 15 werset oraz 1 list do Koryntian 6 rozdział od 9 do 11. Prawo kamienuje cudzołożnicę. Łaska mówi, ani ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Pod prawem owca umiera za pasterza. Pod łaską pasterz umiera za owcę. Prawo było dane przez Mojżesza. Łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Ewangelia według Jana 1:17.